A ze mną w studiu jest pierwszy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W drodze na wakacje, w letniej koszuli, pan na wakacjach będzie przeglądał prace pracy dla nauczycieli, oferty pracy dla nauczycieli, bo zapowiada pan, że każdemu pomoże indywidualnie i z każdym będzie rozmawiał cztery oczy, praktycznie. To prawda, więc ci wszyscy Łodzianie, którzy będą mieli mi okazję zobaczyć trochę w niecodziennym stroju, bo zaraz córka, żona jedziemy z przyjaciółmi na Mazury. To w ostatnim momencie udało się pan jeszcze Łodzi złapać? Tak, w ostatnim momencie. Natomiast jeżeli chodzi o naszą propozycję, no to jest pozycja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniu nauczycieli całego środowiska edukacyjnego, bo tak jak ja się spodziewałem kilka miesięcy temu, ta reforma będzie siała spustoszenie wśród nauczycieli, wśród pracowników obsługi, edukacji, tak, wśród pracowników obsługi i administracji. No i dzisiaj, skoro rząd jest w tym zakresie bierny, bo ja przypomnę, że pani minister przyjechała do Łodzi, mówiąc, że ma dla łódzkich nauczycieli dodatkowo 100 etatów w systemie edukacji, a my mamy wyliczenia, gdzie na ten moment jest 90 nauczycieli do zwolnienia, skoro rząd Prawa i Sprawiedliwości nic w tym zakresie nie zrobi. No, nie masz... można powiedzieć chyba, że nic, dlatego, że no, no, nie. jest chociażby platforma z ofertami dla nauczycieli. No tak, ale panie redaktorze, szanowni państwo, pan widział pewnie te platformy, jak ona wygląda i to jest tak, że nauczyciel dzisiaj ma często dwa, trzy miejsca pracy. No to, to chyba też nie o to do końca chodzi, żeby 5 godzin było tu, dwie godziny tu, a kolejnych 8 godzin gdzie indziej. My postanowiliśmy na tyle, ile Mamy możliwości kompetencji, ma samorząd, nasze biuro promocji zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy, będziemy chcieli każdego nauczyciela spytać, jakie ma potrzeby, jakie ma chęci, jakie ma możliwości przekwalifikowania się do wykonywania innej pracy. Ja mam już dzisiaj sygnały, że jest grupa osób, która myśli o rozpoczęciu działalności gospodarczej, może założeniu jakiejś Czyli szkoły mówimy o przebranżowieniu język. na przykład. My, my tak? mówimy o przebranżowieniu, dlatego że my miejsce w szkołach dodatkowych nie stworzymy, bo jeżeli likwiduje się system edukacji, jakim są gimnazje, no to muszą być ile, straty osobowe. Na ile te liczby są prawdziwe? Wczoraj razem z radnymi SLD pan na konferencji mówił o 90 nauczycielach, którzy stracą pracę, 240, którzy będą musieli szukać dodatkowych godzin. Mówimy oczywiście o nauczycielach gimnazjach, gimnazjów. I 11, którzy w stan nieczynny tak zwany przejdą. To są, liczby, to są już sprawdzone liczby. To są pewne. liczby, które są i funkcjonują na ten moment. Natomiast ja zawsze podkreślam i podkreślałem też to wczoraj, że dopóty, dopóki nie zakończy się system rekrutacji do szkół podstawowych, i ponadgimnazjalnych, to my do końca tej liczby nie wiemy, bo... Czyli w sierpniu będziemy tak dopiero Tak naprawdę będziemy w sierpniu wiedzieć, jak, jaka jest to dokładna liczba. Natomiast my wyślemy, ja wczoraj takie polecenia wydałem Wydziałowi Edukacji, my wyślemy zaproszenia do tej bazy i do tych nauczycieli, którzy na ten moment nie mają pracy od 1 września, ale też poszerzyłem również tę bazę o pracowników obsługi administracji. Dlatego, że chcemy do sprawy podejść kompleksowo. Czyli nie tylko nauczyciele, także nie pedagog. Podejdzie... Pedagogiczni. Nie pedagogiczni. Dla nich Pracownicy pewnie będzie łatwiej oświaty. znaleźć e, pracę, bo jednak ten rynek pracy w Łodzi się zdecydowanie e, ruszył. Czy to, księgowi, e, to, czy to, to mogą być księgowi, konserwatorzy. To mogą być konserwatorzy, to mogą być e, panie, które e, były woźnymi, s, sprzątały, więc e, no, chcemy do tego podejść kompleksowo, bo skoro mamy e, reformę systemową i e, na bazie tej reformy e, są zwolnienia, to do tej sprawy też trzeba podejść systemowo i myślę, że to jest dobre rozwiązanie, że nie jesteśmy tutaj bierni, tylko staramy się pomagać każdej osobie Panie prezydencie, a ile tych nauczycieli straciłoby pracę, i jak wyglądałyby te liczby, gdyby nie pana konflikt z kuratorem oświaty, i gdyby pięć dodatkowych szkół w Łodzi powstało, gdyby powstało dodatkowe liceum, gdyby powstały muszę muszę bardzo zdecydowanie no ale ale, ale muszę, muszę bardzo zdecydowanie zaprotestować, dlatego że to nie jest mój konflikt z kuratorem, tylko kuratora konflikt ze mną, dlatego że Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdził, że w, tej, w tym sporze to miasto Łódź miało rację i kur na, to... no, na razie jeszcze nie ma uzasadnienia, i nie wiadomo, ale nie, czy ze względów a, na przykład formalnych. Nie, ale wyrok jest. Wyrok, wyrok oczywiście jest, Czekamy na uzasadnienie. W pierwszej instancji, więc Pierwsze... pewnie w tej grze jest 1-0. W, pi w pierwszej instancji Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził bardzo jednoznacznie, że kurator przekroczył swoje uprawnienia i kompetencje, wchodząc w uprawnienia i kompetencje samorządu. A nie dało się tego zrobić. I gdyby kurator nie chciał wykonywać poleceń z zabiurka i nie chciał być takim pisowskim kuratorem, to my mielibyśmy od 1 września cztery szkoły Podstawowe i jedno dodatkowe liceum i kilka jeszcze e, połączeń. No ale to jest za nami. To ale. Nie, nie warto było zrobić w ten sposób, że stworzyć te szkoły i dodatkowe szkoły, jak wnioskował kurator. Żeby, I do sądu pójść później. I, a, ze względu chociażby na a, a, dobro nauczycieli, ale, a dla dobro dzieci. A, a o co by pan mnie zapytał 2 września, kiedy ja bym stworzył te dodatkowe szkoły, a w tych szkołach nie byłoby uczniów? Zapytałby pan mnie, dla, dlaczego pan, panie prezydencie, wyraził zgodę na stworzenie tych szkół? Myśli szkoły? pan, że nie znaleźliby się uczniowie? Proszę pana, proszę zobaczyć. To może kwestia ale, pieniędzy, pro, dlatego, tych pro, by proszę mniej. zobaczyć. Jak wygląda sytuacja w niektórych szkołach w Warszawie i Wrocławiu, które zdecydowały się na zbyt nadmierną, nadmierną ilość szkół podstawowych. Te szkoły dzisiaj świecą pustkami, tam uczniów nie ma, tam rodzice nie wysyłają swoich dzieciaków do tych szkół, więc my prowadzimy rozsądną politykę związaną z prowadzeniem placówek edukacyjnych, i ani ten, ani inny kurator, ani ten, ani inny polityk prawa i sprawiedliwości nie będzie narzucał swojej woli, bo jak się, jak się okazuje Prawo jest po naszej stronie. Wojewódzki Sąd Administracyjny na tym etapie postępowania to potwierdzi. Ale spodziewa się pan jeszcze drugiej instancji? Czy no to, do... to jest pytanie do kuratora, bo ja tym wyrokiem jestem usatysfakcjonowany. No, no A to nie, nic, nie ma uzasadnienia. Ale, ale nie mówiłem. cieszę się z niego, dlatego że ja się w ogóle nie cieszę, że ta reforma jest, więc tr trudno mi się cieszyć, że toczy się spór sądowy. My będziemy jeszcze raz podkreślać: realizować naszą politykę, którą przyjęliśmy, yy, yy, którą konsultowaliśmy, rozmawialiśmy z nami ze środowiskiem edukacyjnym i nikt tej polityki nie będzie nam odwracał, siedząc i podejmując decyzję za biurka. A skoro jesteśmy już przy sądach, to jest pan gotowy pójść do sądu z prezesem klubu żużlowego Orzeł w Witoldem Skrzydlewskim, który zapowiada, że być może e, tak się stanie, bo miasto nie chce wybudować zadaszenia nad, e, nad stadionem Orła, co jest formalno-prawnie możliwe. Pan podczas konferencji mówił, nie, że jest to znaczy, niemożliwe. E, zanim odniosę się do tego, to jestem, nie ukrywam, e, trochę zaskoczony, dlatego, że pierwszy raz w w historii y, chyba dużych inwestycji, nie wiem czy nie na świecie, może się okazać, że miasto buduje piękny stadion, a y, potencjalny użytkownik tego stadionu z tym miastem, który buduje ten piękny stadion, na który Łódź czekała kilkanaście, a nie kilkadziesiąt lat, chce iść do sądu. Nie rozumiem tego. Pan to Natomiast... ma uśmieszek. słuchacze tego nie widzą. Czy pan nie traktuje poważnie tej zapowiedzi znaczy, w takim razie? Wie pan... Y... Nie wiem, jaki miałby być przedmiot sporu. My budujemy stadion, do czego się zobowiązaliśmy, budujemy go zgodnie z zapisami umowy, go budujemy go godnie z, zgodnie z projektem. Robimy wszystko, aby ten harmonogram był wypełniony każdego dnia i zbudujemy ten stadion. Ja bardzo wyraźnie na konferencji prasowej mówiłem: Nie to, że miasto nie chce, tylko miasto nie może. To jest etap inwestycji. Myślę, że każdy łodzianin, który przejeżdża obok budowanego stadionu, widzi, że ta inwestycja jest na takim etapie zaawansowania, że dzisiaj od strony formalnej, nie da się tego zrobić. Nikt nie podejmie decyzji, żeby zerwać tej umowy i ogłaszać nowy przetarg, bo nie ma ku temu żadnych przesłanek. Uspakajam wszystkich kibiców czarnego sportu. Będzie piękny stadion w Łodzi, będą odbywały się naprawdę bardzo dobre zawody na wysokim poziomie międzynarodowym. Dziękuję bardzo. Moimi mi Państwa gościom. był pierwszy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Dziękuję. Bardzo dziękuję.